Peter Brecht, czy potwierdzi to w tym drugim skoku? Jest już zielone światło. Słoweniec na rozbiegu. Popatrzmy na jego drugi skok. Trochę wolniejszy od Norwega na progu. Ale już tutaj złapał noszenie i także daleko, jeszcze dalej, czy będzie nowy rekord świata? Ponad 240 metrów, fantastyczny skok i znakomita forma Petera Brechta. 22-latek, jest już medalistą Mistrzostw Świata, medalistą Igrzysk Olimpijskich. No, będzie w Falun na pewno walczył o podium, o kolejne medale. 250 metrów, a zatem pada kolejna granica marzeń. Oto skoczek na nartach szybuje na odległość 250 metrów. Kiedyś przed wojną emocjonowano się, jak po raz pierwszy udało się przekroczyć granicę 100 metrów. Dokonał tego Józef Bradl w Planicy w 1936 roku. Później kolejna magiczna granica to 200 metrów, a teraz 250 i nowym rekordzistą świata zostaje Peter Brecht. Relativ langer Anlauf, super Bedingungen und Robert Johansson, der Norweger. Naja, kommt flach genug da, aber dann geht es weiter und weiter, weil unten ein schöner Wind gestanden ist, man kommt nicht runter und hätte fast schon den Experten wieder. Oczywiście wielki sezon, dwa lata temu był trzeci w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. No w tym sezonie poza turniejem czterech skoczni, którym z powodu choroby nie mógł walczyć o czołowe miejsce, wygrał wszystko, co było do wygrania. Stefan Kraft. Ależ będzie odpowiedź na to, co zrobił wcześniej Wellinger, znowu około 250 metrów. No to kryształowa kula właśnie powędrowała w ręce reprezentanta Austrii. Nie ma takiej możliwości, żeby on to w drugiej serii roztrwonił. Bratko, skacząc z ósmej belki startowej, z tej samej co Kamil Wellinger, 250 metrów, a więc jest tutaj też jedynym zawodnikiem. Ale teraz popatrzmy i skoncentrujmy się na skoku Stefana Krafta. 17,9 punktu mieliśmy przewagi nad Austrią. I Stefan Kraft, 220,5 metra w pierwszej części. 16 razy na podium w tym sezonie. Daleko, daleko ojej, gdzie on wylądował? Stefan Kraft, ależ zawiesił teraz potwornie wysoko poprzeczkę Kamilowi Stochowi. 220,5, ale teraz jaka to będzie odległość? To może być nawet rekordowa. 250 to był 251 metrów, nowy rekord skoczni. Czyli Stefan Kraft. ...246 metrów skoczył tutaj w piątek. Była to wówczas druga odległość w historii. No, po tym fenomenalnym skoku wczorajszym Petera Brechta jest to trzeci wynik w historii skoków narciarskich. Wczoraj drugi. Który będzie dzisiaj? Anders van Emmel już w powietrzu. Spokojny lot i teraz walczy Norwego o odległość i bardzo długi, daleki skok ustał! No i zbliżył się tam gdzieś do tej granicy rekordu świata, do tutaj magicznych 250 metrów. A zatem, no krytykowaliśmy trochę sędziów, że asekuracyjnie ustawiony rozbieg, a tu proszę, 251,5 i oto jesteśmy świadkami kolejnego rekordu świata. Znowu Vikersund Bakken, życzliwa dla zawodników. Jeszcze na dodatek do ósmej, z dziewiątej. A więc będzie miał Kamil na początku dodane punkty. 230 metrów. Ale trzeba tyle skoczyć. 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr pod narty, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Jest, tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i są jego partnerzy dzisiaj kapitalnie. Maciek Kot, 251,5, nowy rekord skoczni! 251,5! Robert Johansson, Norwegowie wysoko, ledwie 4,2 punktu za Polakami po pierwszej grupie. Świetna prędkość na progu, ponad 100 km na godzinę, będzie długi lot, będzie długi, bo leci strasznie wysoko! Ależ daleko wylądował, to jest w granicach chyba najdłuższego
lotu na świecie, koło 250 metra. Może nawet dalej niż 251,5 Fanenela. 252 metry! Nowy, nieoficjalny rekord świata w długości lotu. Robert Johansson. No niesamowite. Niesamowite, nawet nie było takiego strasznie mocnego wiatru. Metr na sekundę pod narty, ale 252 metry, lądowanie podobne jak Piotrka Żyły, czyli też noty 15,5-16 punktów, ale odległość nieprawdopodobna, niebywała. ...48 metrów z kwalifikacji, to jego rekord życiowy, ależ wieje mocno pod narty. 80. Ryoyu Kobayashi, gdzie on wyląduje? Niewiarygodny skok Ryoyu Kobayashiego, ależ odpalił petardę Ryoyu Kobayashi. Jak daleko on wylądował, w którym miejscu będzie miał odjętych 11,8 punktu za wiatr, ale to jest nieważne, bo ważna jest odległość. 252 metry, nowy rekord skoczni o pół metra dalej niż Kamil Stok w marcu 2017 roku. Półtora metra bliżej od rekordu świata Ryoyu Kobayashi. W tym ostatnim dniu, jak gdyby nie chciał zostawić wątpliwości, złudzeń co do tego, kto jest królem tego sezonu. No i strach pomyśleć, gdzie ten zawodnik będzie w stanie wylądować, jeśli warunki się utrzymają. Świetny lotnik przecież. Tak jest, chyba dalej jeszcze niż Johansson, może nowy rekord świata w długości lotu, bo wydaje mi się, że jakiś metr, dwa mógł dalej wylądować. 253,5! Niesamowite, 253,5 metra! Nowy, nieoficjalny rekord długości lotu, Stefan Kraft! Ale musimy popatrzeć w powtórce, czy tutaj nie było podparcia tego niesamowitego lotu. No, z tego ujęcia to nic nie widzimy. Chyba przysiadł. Ale na kombinezonie śladu nie było widać. Jeden... Training ahead of Friday's final World Cup ski event of the season in Planica, Slovenia, took place on Wednesday, with some huge distances achieved. Ernest Prislik had already flown 246 metres when another Slovenian, Tilen Bartol, went down the ramp. Despite the pictures, his Slovenian trainers though appeared comfortable in the knowledge that Bartol's fall wasn't a nasty one. The 18-year-old flew out to 252 metres, further than the world record of 251.5 metres held by Norwegian Anders Fannemel, but could not make the landing. He got up straight away despite an awkward-looking landing, with his knee buckling and his face crashing down into the ground. World Cup winner Peter Previk, also from Slovenia. Pewnie powinien startować. Gregor Schlierenzauer tymczasem, były mistrz świata w lotach, który w tym sezonie w lotach niestety punktów jeszcze nie zdobył, a w sumie w Pucharze Świata dopiero 35 miejsce. Ale latać na nartach to on potrafi, co pokaże teraz także tutaj. Oj, niesamowicie, 250, chyba podparty ten lot, ale ponad 250 metrów uzyskuje Gregor Schlierenzauer i to mu sprawia wielką satysfakcję. Wykorzystał wiatr prawie 1,8 metra na sekundę, 253,5 metra. 253,5 metra, no, podparty ten skok jednak, lądowanie wyraźnie to za chwilę pewnie powtórce zobaczymy. Dłońmi dotknął śniegu Gregor Schlierenzauer, ale odległość uzyskał rewelacyjną. No i natychmiast jury będzie reagowało, za chwilę zostanie znowu obniżona belka startowa, a my jeszcze raz oglądamy. No ten przepiękny, bardzo długi, tak, no wyraźnie. Metry. Ale nie jest to rekord świata, bo go Rosjanin nie ustał. Natomiast tak, wydawało się, że po tym wczorajszym rafale skoku Petera Prewca już nie ma szans, żeby ktoś się do tego wyniku zbliżył. Nie pozwolą też na to sędziowie. Tak, przewidywaliśmy to, że jednak sędziowie jury będzie bardzo ostrożne.
i nie dopuśćcie takich skoków, zwłaszcza przed dzień Mistrzostw Świata w Falun. Nie będzie narażało zdrowia zawodników. Tymczasem tu widać, Dmitrij Wasiliew, owszem, miał bardzo, bardzo dobre warunki wieczne, wykorzystał to, jest to bardzo doświadczony zawodnik, który też kocha latać. Wczoraj już zresztą tak, bardzo udowodnił skakał. To szóste miejsce, bardzo dobre. Nic się nie stało, tak. Chociaż wyglądało to bardzo groźnie. Szczególnie to uderzenie o zeskok tyłem głowy. No, ale odległość porażająca. Coś niesamowitego. I tak jak mówię, te parę metrów jeszcze nad to 250 być może uda się ustać i będzie można ten rekord poprawić.